Oprócz standardowego oddawania krwi w regionalnych centrach krwiodawstwa, dawcy mogą uczestniczyć w różnych eventach. Żeby zorganizować takie akcje, potrzebny jest m.in. krwiobus. Ten zostanie zapewniony Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa w Krakowie dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim i środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakupimy jeden autobus, który przekażemy oczywiście stacji krwiodawstwa, Regionalnej Stacji Krwiodawstwa. Autobus specjalistyczny, koszt około 3 miliony, ale uznajemy, że jeżeli chodzi o cały system ochrony zdrowia w naszym województwie, również powinniśmy wesprzeć krwiodawstwo, zwłaszcza że ten autobus będzie wykorzystywany nie tylko do samego poboru, ale również do promowania idei krwiodawstwa. Sprawdziliśmy jeszcze, jak krwiobus pomoże Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie i jakie będzie jego zadanie. Pozwoli nam na organizację większej ilości tak zwanych ekip wyjazdowych, czyli mobilnych punktów poborów krwi, w których będziemy mogli obsłużyć większą ilość dawców dzięki temu. W chwili obecnej mamy ogromny problem, bo nałożyły się dwie sytuacje, covidowa, czyli pandemia, oraz okres wakacyjny. Każda inicjatywa związana z organizacją tego typu eventów czy też działań związanych z poborem krwi, no jest bardzo ważna i pozwala nam zwiększyć ten pobór w tym trudnym dla nas okresie. Przy okazji zachęcamy do oddawania krwi, która w Małopolsce jest bardzo potrzebna.